Sorry, sorry. Błąd operatora. Prawie operator się przewrócił z samego wrażenia. To już jest trzeci brud dzisiaj. Jeden był nie najgorszy, drugi był masakryczny. Kuba prezentuje najwłaściwszą technikę pokonywania brudów. Jest to jednocześnie argument, dla którego warto rozważyć chociażby buty SPD. Oj, nie jest mu lekko. Nie jest mu lekko. Prędkość ma niestety niewielką. Czy poradzi sobie z tymi śliskimi płytami? Tak, jest już prawie na drugim brzegu. Jest, brawo! Duże brawa, proszę Państwa. Było to wzorcowe pokonanie brodu. Jedziemy czy zajmujemy buty? Zboczyliśmy na chwilę z zaplanowanej trasy, żeby wejść na też w sumie zaplanowaną atrakcję. Nigdy tu jeszcze nie byliśmy. To jest taki most, wiadukt kolejowy. Most kolejowy właściwie nad Osławą. To jest takie zakole charakterystyczne. Osława robi prawie taką pętlę. I takie mosty są dwa. Do pierwszego dojście jest bardzo przyjemne, ale do drugiego chyba już jest mocno zarośnięte. Także zaraz postanowimy, czy iść dalej, czy zawrócić. Oczywiście jest to dawna linia nieczynnej już kolejki wąskotorowej, służących do przewozu głównie drewna. Dzisiejsza wycieczka do najlżejszych technicznie nie należy, o czym niech zaświadczy mój strój. Otóż suszę sobie kurtkę, którą już zmoczyłem. Mam na sobie sztormiak, który wożę w sakwie i w końcu się przydał. Nawet fajnie się w nim jedzie. I nawet kaptur ze sztormiaka przykrywa mi kask. Aktualnie jest ciepło, więc suszymy się. Suszę również buty, które zamokły podczas sześciu brodach, które dzisiaj mieliśmy. Jeździliśmy przez nie wielokrotnie, ale stan wody... Normalnie przy niskim stanie wody te brody, można powiedzieć, że są cztery na tej trasie. A dzisiaj było sześć, bo stan wody był wysoki i trudno nawet było przeprowadzić rower, bo napór wody go chciałby porwać ze sobą. Jesteśmy w Turzańsku pod cerkwią, która jest wpisana na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Niektórzy mówią, że tylko jedna taka cerkiew jest w Bieszczadach, bo o Turzańsku, oczywiście mając na myśli Smolnik, o Turzańsku często się zapomina. Właściwie tak nie do końca wiadomo, czy on jeszcze jest w Bieszczadach, ale wydaje mi się, no tak jak mniej więcej się orientuję, gdzie te granice Bieszczadów przebiegają, to raczej bym powiedział, że Turzańsk jeszcze jest w Bieszczadach. Także niesamowita, piękna forma. Niedawno ta cerkiew była w remoncie i wygląda naprawdę, naprawdę przepięknie. No i tak to bywa w Bieszczadach. Zaplanowałem trasę, której dosłownie fragment był pod znakiem zapytania. Teoretycznie na mapach CZ jest tutaj szlak brązowy, rowerowy, który w praktyce nie istnieje, bo jest po prostu ogrodzone pole. No i tyle. I musimy improwizować. Także no niestety mapy CZ też potrafią wprowadzić w błąd. Życie. Znaleźliśmy objazd. Nie było to aż takie trudne, potem pokażę na mapie tego ogrodzonego terenu i dotarliśmy do szlaku, który teoretycznie na mapie jest. W rzeczywistości nie jest zaznaczony, ale jest właśnie taką drogą wyjechaną przez traktor. Tomasz idzie sobie, bo stwierdził, że się przejdzie po prostu. Normalnie to tu jechaliśmy całą drogę, nie? Wiadomo, okej. No, widoki są błędne. Pierwszy raz się cieszę, że widzę innych turystów na szczycie. Bo tam już teoretycznie według mapy powinna być utwardzona droga i chyba jest to prawda, skoro wjechali tu samochodami. Także trasa taka typowo mroczyńska, bym powiedział. Nie do końca oczywista. Ryzyko wpakowania się w niezłe bagno. Ale czasami coś fajnego widać. Jest traktor. Jest gospodarz. Jest krowa. Są widoki. Dziękuję. Zjechaliśmy przez Kalnice, Roztoki Dolne. Piękne lokalizacje, takie odludne zupełnie. Aż do doliny, zjechaliśmy do Doliny Rabskiego Potoku, przepraszam, gdzie no,
Już kiedyś polecałem, tutaj jest to świetnie zagospodarowana dolina turystycznie. Naprawdę świetna opcja dla rodzin z dziećmi, żeby tutaj sobie spędzić czas. Jest rezerwat gołoboże, są porobione fajne ścieżki wzdłuż tej drogi, którym idzie się przez las bardzo komfortowo. Na takich utwardzonych, kruszywym ścieżkach są pięknie porobione znaki informacyjne, estetyczne, tablice informacyjne, jest wszystko. Polecam. To leśnictwo Baligród zrobiło, także chciałbym im tutaj oddać szacunek za to. A my jedziemy sobie tam, czyli na przełęcz Żebrak. Na tą przełęcz wjeżdżaliśmy już kilkukrotnie. Zawsze było tak, że spieszyliśmy się, żeby jak najszybciej tam wjechać, bo kuchnia w zagrodzie chryszczatej była czynna, już teraz nie pamiętam, ale chyba do 19 kiedyś do 18.30 nawet. Aktualnie jest do 20. Jest trochę większy komfort. A jest w ogóle wcześniej, jeszcze nie ma 16, więc na spokojnie powinniśmy, myślę, że nie więcej niż półtorej godziny w najgorszym scenariuszu nam to zajmie. Dzisiejsza trasa jest dosyć mocno wymagająca, bym powiedział. Już mamy ponad 600 metrów w pionie, a przejechaliśmy dopiero 38 km. No i ta trasa przez te łąki też była dosyć wymagająca. A teraz będzie hartowanie nóg na przełęcz Żebrak. Nie wiem, który to już raz jestem na przełęczy Żebrak. Zawsze żałuję, jak tutaj przejeżdżam, że z żadnej strony nie ma legalnego dojazdu tutaj samochodem, ponieważ ułatwiłoby to jednak zdobycie chryszczatej, a drałowanie asfaltem tutaj, to dziękuję bardzo. No chyba trzeba będzie kiedyś tutaj po prostu podjechać rowerem i zostawić rower gdzieś tutaj, a dalej sobie pójść na chryszczatą. No albo spróbować podjechać na tą chryszczatą rowerem, też jest to pewnie wykonalne. Jedziemy tam wspaniałym, pięknym zjazdem do Mikowa, a następnie do Smolnika. No i tak dwa dni będą w jednym filmie. Już mamy kolejny dzień. Jest dzisiaj środa, 7 sierpnia. Wczoraj po prostu nazbierałem się troszeczkę za mało materiału, żeby to kręcić i przyznam też szczerze, że byłem tak zmęczony, o godzinie 21 już leżałem grzecznie w śpiworku, że już nie chciało mi się montować. Co prawda ten montaż mój to wiecie jaki jest, no ale zawsze coś tam trzeba się pogapić w ten ekran, a wczoraj odpłynąłem. Także teraz pakujemy się. Pakujemy się tak jak na rowery, no bo musimy bagaże mieć rowerowe spakowane, ale przedostaniemy się ze Smolnika nad Osławą do lutowisk prawdopodobnie samochodami. Bo to lutowiska będą jednocześnie naszą ostateczną destynacją. I będziemy wracać i ostatnią noc spędzimy w hotelu pod dachem, żeby w sobotę rano wypoczęci wsiąść w samochód. Koledzy wczoraj uczestniczyli w rytualnym spożyciu absyntu tutaj w takim miejscu, które nazywa się Bieszczadzkie Smaki, gdzie można kupić lokalne produkty, nalewki na bieszczadzkich ziołach, chlebek śpiewany i różne inne specyfiki. Bardzo sympatyczne miejsce polecamy. O, a tam kołują bociany, chyba szykują się już powoli, umawiają się na odlot do Afryki. No, także pakujemy się. Dzisiaj będzie lampa. Że fajnie się pakować w lampie, bo namiot się szybko wysuszy i można go na sucho schować. O, tutaj Kuba prezentuje technikę otrząsania rosy z namiotu. No, ma wprawę już w tego typu właśnie ruchach. Dobra. A to mój bałagan, który muszę ogarnąć. Powróciliśmy w rejony Otrytu. Po prostu dlatego, że nam się stęskniło za Otrytem, naszym ukochanym. I postanowiliśmy
zaatakować Bieszczady od zupełnie drugiej strony, czyli od wschodniej. Byliśmy na zachodnim krańcu, a teraz na tym wschodnim. I właściwie prawie wszystko, co pomiędzy, gdzieś tam liźniemy. Może jutro uda się nawet jeszcze podjechać raz na Słowację, ale tym razem od Rostok Górnych, od Cisnej, przez najstarszą drogę na Słowacji, której też jeszcze chyba nigdy nie nakręciłem. Także jedziemy sobie powoli. Ruszyliśmy o 12.30 z lutowisk. Chcemy dzisiaj dojechać do Jaworzca, gdzie będziemy spać. A jutro kolejny nocleg. Mam nadzieję, że w trampie, ponieważ ognisko w trampie to jest coś, co już chyba musi zostać na stałe zapisane w tych bieszczadzkich przygodach. No i jak tu nie kochać otrytów, jak taki widok roztacza się z polany widokowej w Sękowcu. A my dzisiaj pojedziemy gdzieś tam. Gdzieś tam jest koniec otrytu i most na Sanie Wrajskiem, którym przejedziemy na drugą stronę Sanu i zobaczymy, czy w Wrajskiem coś zjemy, czy od razu się skierujemy do Jaworzca. Żeby sobie trochę utrudnić trasę i jednocześnie dodać widoków, idziemy przez rezerwat Hulskie. Musiałem się zatrzymać, bo to drzewo, chyba jodła, jest tak potężne i imponujące. Widoki są naprawdę niesamowite. Tutaj jedzie się taką drogą wciętą w zbocze, w strome zbocze. Także momentami jedzie się prawie że w koronach drzew. Specyficzny mikroklimat, całkiem chłodno, bardzo przyjemnie. Widoki jak to w rezerwacie, czyli dużo martwego drewna, dużo poszycia, gęsto odgłosy ptaków. Ach, cieszę się, że tutaj powróciliśmy. Czy coś trzeba w ogóle dodawać, jakiś komentarz? Zboczyliśmy trochę z trasy, żeby zjeść sobie posiłek w Wrajskiem, w takiej karczmie, która nazywa się Wrajska Chata. Już kilka razy tu jedliśmy, a nigdy nie kręciłem, także żeby troszkę oddać im szacunek. Bardzo nam się zawsze podobało i tutaj sobie zjemy. Sama Dolina Wrajskiego jest wyjątkowa, wyjątkowo pięknie malowniczo położona, ale troszkę już za dużo tych domków tutaj jak na mój gust. W każdym razie są tu też bardzo fajne ośrodki i miejsca biwakowe, kempingi. Bardzo przyjemne miejsce. I teraz najpiękniejszy odcinek naszej dzisiejszej drogi. Droga do Jaworzca. Doliną Wetliny. Coś pięknego będzie.
ten szczyt to smerek i charakterystyczny z takim podwójnym grzebieniem jakby, a u stóp smereka, czyli też Wołoniny Wetlińskiej, w niesamowicie urokliwej dolinie położona jest Bacówka Jaworzec. Jedna chyba z kilkunastu nawet bacówek projektu Edwarda Moskały. W Bieszczadach kojarzę co najmniej trzy. Bacówka pod Honem, pod Wielką Rawką i no i właśnie Jaworzec. I zdaje się, że w Beskidach są pozostałe. Jest to niesamowite miejsce, bardzo fajnie zarządzane. Zresztą jak będziemy na miejscu, to pokażę Wam. Zresztą już pokazywałem to w moich filmach, ale może warto zrobić to jeszcze raz. Jest to miejsce niezwykle godne polecenia. Cieszę się, że w tym roku również tam zawitamy, ponieważ zawsze był to stały punkt naszych wypraw. I myślę, że gdyby tego Jaworzca zabrakło, to troszkę by mi tego brakowało. Po powrocie do domu pewnie bym żałował. Zapach ziół, bzyczenie owadów, szum wetlinki i piękne kwiaty. To są właśnie Bieszczady. Oto i ona w samym środku kadru, nasza bacówka. I widok na tę drogę też jest piękny z tego pokoju, z tej jadalni. A tam po lewej stronie już za drzewami smerek. Namioty rozbite. Trochę to trwało, zanim znalazłem fragment terenu, który wydaje mi się w miarę płaski. A utrudnieniem był fakt, że chciałem mieć głowę, bo głowę mam tam, gdzie wejście do namiotu, skierowaną na jutrzejszy wschód słońca. Pewnie gdzieś koło 6, przed 6, 5:40 słońce wynurzy się zza tej góry. I myślę, że będzie to jeden z widoków, który będę musiał zatrzymać sobie na kolejne miesiące na smutnych równinach. Ale tam też jest, tam są inne rzeczy, za którymi tęsknię. Ludzie, za którymi tęsknię. Niesamowicie klimatyczne miejsce. No, pyszna kuchnia, także nie pozostaje nic innego, jak rozpocząć wieczorną część dzisiejszego programu, ale tego już nie będę nagrywał. Jeśli oglądaliście ten, chyba już mam nadzieję, długi film dwudniowy, który zapewne spróbuję wrzucić dopiero jutro, nie wiem też, czy to się w ogóle uda. Jeśli oglądaliście do końca, a jeszcze miałem pokazać mapę. O matko, zapomniałem całkiem o tym. No dobra, w sumie może jeszcze pokażę mapę, tak na szybko. Ale to później, po kolacji, jak już się położę w namiocie, to dogram fragment z mapą. I wtedy się pożegnamy. Dobrze, to jeszcze podsumowanie wczorajszego i dzisiejszego dnia na mapie. Wczoraj wyjechaliśmy z zagrody Ryszczatej. W sumie w miarę wcześniej, nawet nie pamiętam, która była godzina, ale myślę, że nie później niż o 11. I pojechaliśmy sobie wzdłuż tutaj wsi Smolnik, fantastycznej wsi, piękne widoki, naprawdę polecam Smolnik wszystkim zawsze. No ale nie skręciliśmy na Mików, tylko pojechaliśmy właśnie tutaj prosto jakby na Duszetyn. No i tu zaczęły się problemy, bo tutaj normalnie na drodze przed Duszetynem są cztery brody. Które normalnie są bardzo łatwo przejezdne, a teraz był tak wysoki stan wody i tak silny nurt, że naprawdę sprawiło nam to ogromny problem. Praktycznie każdy z nas w którymś momencie prawie że leżał, czy musiał się podeprzeć butem i buty miał mokre. Nawet przeprowadzenie roweru było strasznie trudne, bo po prostu
pęd tej wody chciał ten rower zmyć, zabrać ze sobą, przewracał go. Ale z pozytywnych doświadczeń, no to zanurzyłem praktycznie całą sakwę tylną od Liwa pod wodę, ponieważ tak mi się rower przewrócił, że po prostu woda go prawie że nakryła. No i ta sakwa w środku była sucha, także zdany egzamin. Celowo bym pewnie tego nie zrobił, a tak no, okazuje się, że naprawdę wodoodporna jest to ta torba. Najgorszy był drugi brud. Trzeci, czwarty, no też lekko nie było, ale jakoś daliśmy radę. No i byliśmy przekonani, że dalej już będzie spokojnie, więc pojechaliśmy sobie jeszcze, weszliśmy sobie na most kolejowy. Ja byłem przekonany, na filmie mówiłem, że te mosty są dwa, ale teraz widzę, że jednak ten most jest rzeczywiście jeden. Także wprowadziłem was w błąd, sorry. Także byliśmy na tym moście, wróciliśmy. No i pojechaliśmy dalej, szczęśliwi, że jest w miarę wcześniej, że spokojnie sobie możemy robić zaplanowaną trasę, a tu się okazuje, że w miejscowości Prełki Osława ten brud, który wcześniej był praktycznie jakby niewidzialny wręcz, bo tak był niski stan latem, no praktycznie teraz był takim pełnoprawnym brodem i to trudnym do pokonania również i tak samo kolejny. I jeszcze kolejny, nie pamiętam, akurat pamiętam 6 brodów, a tu wyszło mi teraz, że było 7. Być może, w każdym razie, ten ostatni był taki, rzeczywiście, tak był faktycznie taki brud, ale był to taki prawie, że większy strumyk, więc bez problemu. Zatrzymaliśmy się w sklepie, no stwierdziliśmy, że realizujemy dalej plan, mimo że już byliśmy mocno w plecy czasowo. Nie wiem, która to już była godzina, ale no, zabrało nam to ogromną ilość czasu, przeprawienie się przez te 6 brudów. No i pojechaliśmy sobie do Turzańska i tutaj zwróćcie uwagę, że jest na mapie CZ zaznaczony szlak numer 3, brązowy. W ogóle brązowość tego szlaku już daje do myślenia, że to nie jest taki typowy szlak PTTK, tylko jakiś inny. Nie wiem, czy gmina wyznaczyła, czy ktokolwiek. W każdym razie taki szlak tutaj jest. No i stąd byłem przekonany, że z przełęczy pod Suliwą, dokąd chcieliśmy dojechać, pojedziemy sobie dalej tym szlakiem, mimo że na mapie Google tutaj jest, na satelicie jest taka droga, jak przez łąkę powiedzmy wyjechana. No to wydawało się, że to jest mocno wyjechana i że da się pojechać. Niestety w tym miejscu jest teren prywatny ogrodzony. I nie można tędy przejechać. I tak samo szlak numer 3 brązowy nigdzie nie był oznaczony. Nigdzie nie znalazłem oznaczenia, że jesteśmy na szlaku. Także jest to jakaś fikcyjna rzecz po prostu. No i pojechaliśmy tutaj, objechaliśmy tą posiadłość. Tutaj tym niebieskim szlakiem, ale on za chwilkę odbił w prawo. Taką drogą, która po prostu była jedyną drogą, którą mogliśmy wybrać. Może było to gdzieś tutaj bardziej. No i gdzieś tutaj przejechaliśmy, w końcu trafiliśmy do ścieżki, która pokrywała się z tą ścieżką na mapie, więc byliśmy przekonani, że to jest to. Natomiast nie wiem, w którym momencie wróciliśmy do tego. Aha, musieliśmy chyba gdzieś tutaj wrócić, bo jeszcze nawet przez strumień się przeprawiliśmy i to ta przeprawa, znaczy nie była tragiczna, ale była to taka typowa jakby droga, przejazd przez ten strumień był po prostu wykonany spychaczem, o, i było tam bardzo błotniście. No ale do zrobienia, no i gdzieś tam tym szlakiem, nieistniejącym szlakiem, po prostu drogą łąkową się poruszaliśmy. Bardzo stromo tu było na końcu, bardzo stromo, także ogólnie ta trasa była wyczerpująca, ale przepiękna malowniczo, także może znaczy krajobrazowo, widokowo przepiękne. No jeśli będziecie kiedyś mieć okazję, no to naprawdę polecam, bo tam było naprawdę przepięknie. Tylko no trzeba się nastawić, że to nie będzie takie łatwe, żeby to w terenie wszystko odnaleźć. No ale po prostu trzeba podążać drogami, które jakby są wyjeżdżone przez, w tym przypadku chyba głównie traktor. No i stąd już jest droga po płytach. Takich betonowych, bardzo stroma, bardzo, bardzo stroma. No i tutaj dochodzi się do takiej
drogi, która też tu jest opisana jako jakiś szlak czarny. Naprawdę ja nie wiem, co to są za szlaki i kto je tutaj prowadzi i kogo można zapytać, czy one w zasadzie są jakkolwiek utrzymane. Nie mam pojęcia, co to w ogóle jest. W terenie tych szlaków nie ma po prostu. No i w Kalnicy skręciliśmy na Kielczawę. Tutaj też był fajny, piękny widok. To było takie gospodarstwo. Na chwilę rozmawialiśmy z panem właścicielem tego gospodarstwa o tym, jaki to ma widok, a widok miał absolutnie kosmiczny. No to na filmie było widać, tam był traktor i krowa i to był właśnie widok pana, który znał od dziecka. Zapytałem, czy nadal się nim zachwyca, powiedział, że tak. Tak w skrócie. Tak, to było też dosyć tak pofałdowane. Bardzo fajna szosa, pusta totalnie. Aha, i tu skręciliśmy na Roztoki Dolne. Też bardzo, bardzo taka zaciszna miejscowość, całkowicie taka schowana i w ogóle zaciszna ta droga. Później przeszła w drogę taką stokówkę, też bardzo piękną i malowniczą, chociaż w lesie, ale było naprawdę tam przyjemnie i też nachylenie nie było jakieś, był tam podjazd, ale nachylenie było takie w miarę delikatne, więc było to bardzo dużo zakrętów, tak jak właśnie tutaj jak widać kręta, ale bardzo przyjemna droga. No i tutaj dojechaliśmy do Doliny Rabskiego Potoku. No i tą drogą już asfaltową wjechaliśmy. Tak, wjechaliśmy tędy koło przez Rabę. Jechaliśmy na przełęcz Żebrak. No i to był naprawdę gruby podjazd tego dnia. I dalej zjazdem już do Smolnika. Jezu, nie pamiętam, ile wczoraj kilometrów wyszło. Tak, tu gdzieś do Smolnika powiedzmy. Nie pamiętam, ile wczoraj wyszło kilometrów. To muszę przerwać ten film i to sprawdzić. Dobrze, sprawdziłem i to wczoraj wyszło 57 km, ale w pionie ponad kilometr, bo 1054 metry. Także ogólnie bardzo wymagająca trasa. Pod kątem takim kondycyjnym, ale też bardzo trudna ze względu na te brody. No to po prostu był jakiś dramat. Ale koniec końców było pięknie. Wieczorem, tak jak mówiłem, koledzy poszli sobie na rytuał wody i ognia, który jest to rytuał spożywania absyntu. Mieliśmy bardzo fajny wieczór, a szybko poszliśmy spać. W godzinie 21 grzecznie leżeliśmy już w łóżeczkach, w śpiworkach. Tak, no i dzisiaj rano udało się w miarę zebrać. Dzisiaj przetransportowaliśmy się do lutowisk samochodami, ponieważ stwierdziliśmy, że chcemy zobaczyć odryt. Jutro chciałbym bardzo być spać na trampie, więc tak po prostu wszystko nam. Jednocześnie chcieliśmy też jeszcze spać tutaj w Wieworcu, gdzie jestem teraz, leżę w namiocie i nagrywam. Więc tak nam najbardziej pasowało. Także pojechaliśmy samochodami do Lutowic, przez całe Bieszczady. No, duży ruch, dużo turystów dzisiaj było akurat. Stosunkowo nawet był korek na przełęczy Wyżdziańskiej. No ale dzisiaj ruszyliśmy stąd, pojechaliśmy klasycznie. Znaczy klasycznie, bo bardzo często tak jeździmy. Ja też sam tak jeździłem, już dwa razy też na tym wyjeździe tak jechałem. W zeszłym tygodniu pojechaliśmy sobie wzdłuż Utrytu, asfaltem, przez Dwernik, do Chmielu. Chmielu zamieniliśmy parę słów z panami, którzy tam sobie siedzieli, panami głównymi siedrwalami. Bardzo było wesoło. Pojechaliśmy dalej, ale tym razem, bo często jeździmy tutaj górą. Tam są piękne widoki, ale chcieliśmy jednak może trochę sobie skrócić i pojechaliśmy dołem, szosą. Też bardzo piękna jest ta szosa. No i wjechaliśmy do
Bosenkowca. Tutaj jest punkt widokowy, to pokazywałem też ujęcia. No i podjazd pod rezerwat przyrody Hulskie. No miejscami ten las był naprawdę niesamowity. Niesamowity. I tu pojedźmy dalej. Ta droga jest tak słabo oznaczona tutaj na tych mapach. A to jest normalna szutrowa droga, więc tutaj drogi zrywkowe bardzo mylące są. To jest bardzo fajna droga. Pięknie się tam jedzie. Także warto czasami wjechać, no, nie jechać przy samym Sanie, tylko wjechać tam sobie. Przepraszam, to się gdzieś pogubiłem. Aha, tutaj, okej. Warto sobie pojechać tam na górę przez Hulskę. No i zjechaliśmy na polanę widokową w Tworylnem. Znaczy na Tworylne właściwie. Znaczy w sumie, wieś Tworylne przed wojną leżała po obu stronach Sanu. Ale Związek Radziecki zrobił szybciej porządki i znaczy porządki, oczywiście takie w cudzysłowie. I wywiózł po prostu na 800 metrów od granicy z generalną gubernią, czyli na Sanie ta granica przebiegała. Bo pamiętajmy, że tutaj po prawej stronie Sanu jeszcze do 1951 roku był Związek Radziecki. Tak, przez San przejechaliśmy oczywiście mostem w Rajskiem i do Rajskiego pojechaliśmy tutaj do karczmy sobie zjeść. Tak, wróciliśmy tą samą drogą i potem podjazd na przez Przełęcz Szczycisko, przez tak jakby Sine Viry, znaczy tam mija się tablice Sine Viry, ale one są tak naprawdę po drugiej stronie Wetliny, więc tak tylko się widzi tablice w sumie z tych Sine Virów, ale też piękna droga, dosyć wymagający podjazd, ale też piękny zjazd. No i tutaj już ta droga przez Dolinę Wetliny to jest po prostu coś tak wspaniałego, że to są wspomnienia na całe życie, po prostu przejechać tak piękną drogą. I tutaj się jakby zawraca w pewnym momencie na moście i trzeba się cofnąć jakby do Jaworzca. Można by było tutaj przejść przez Wetlinę, bo też tutaj jest skrót. No ale łatwiej z rowerami jest po prostu pojechać naokoło, niż później jeszcze trzeba było pchać te rowery pod górę, żeby z tej Wetliny się wydostać. Także byłoby to utrudnione. No i tutaj jesteśmy. I tak minęły nam ostatnie dwa dni, a jutro kolejny dzień. Mam nadzieję, że szybko w miarę uda nam się przetransportować do Cisnej na Trumpa, gdzie bardzo chciałbym wziąć udział w wieczornym ognisku i zagrać coś, swoje utwory i pośpiewać. Ale mam nadzieję, że po przedostaniu się tam uda nam się ruszyć na Słowację. Ta Słowacja to po prostu jest coś, co mnie ciągnie jak magnes. Dobrze, no to zaraz już koniec filmu. Jeśli obejrzeliście ten zapewne przedługawy film do samego końca, tak jak zwykle, serdecznie Was pozdrawiam.